Moi drodzy, dziś będzie vlog o polityce, no boż przecież Polska wyborami żyje, były wybory parlamentarne w Polsce. No i ja Wam mówię, jak wyglądały te wybory w Grecji, jak ludzie głosowali, jakie były nastroje, co mówiły o polskich wyborach greckie gazety i co mówili sami Grecy o tych naszych wyborach. Więc jeśli Was interesuje ten temat, jak najbardziej zostańcie ze mną. Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kalosonega Fitimu. Dzisiaj będzie taki vlog na dupie, dlatego że po pierwsze ja nie mam za bardzo czasu, żeby właśnie chodzić sobie po mieście i pokazywać Wam Ateny. No a druga sprawa też to jest no, taki vlog, w którym chyba powinnam się skupić, a to jest czasami rozpraszające, wiecie, tak chodzić i mówić właśnie sobie do kijka. Mam jeszcze dla Was takich kilka takich organizacyjnych spraw, bo postanowiłam stworzyć na Facebooku naszą grupę, która by się nazywała tak jak kanał, czyli Jeśli kochasz Grecję, bo chciałabym Was, wiecie, no bliżej, chciałabym Was bliżej poznać, chciałabym, żebyście się ze mną też dzielili Waszą Grecją, Waszymi filmikami, Waszymi spostrzeżeniami, Waszymi fotografiami, także zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie, link oczywiście będzie w opisie, grupa się nazywa Jeśli kochasz Grecję i jest ogólnodostępna. A co do naszego tematu, moi drodzy, czyli wyborów parlamentarnych, to muszę Wam powiedzieć, że na całą Attikę, czyli ta centralna Grecja, był tylko jeden punkt, w którym można było zagłosować i to była ambasada polska. I wyobraźcie sobie, że 2,5 tysiąca ludzi zgłosiło się, żeby zagłosować właśnie w tej ambasadzie. No kolejka była niesamowita. No ja sobie pomyślałam, że ja sobie pójdę w porze obiadowej, no to wtedy nie będzie takiej kolejki. No ale ja się po prostu myliłam, bo kolejka była ogromna. Czekałam chyba przeszło 4 godziny, ale zagłosowałam, nikomu tego głosu nie oddałam. Zagłosowałam na tego, kogo chciałam i ten głos się liczy, ale chciałabym Wam pokazać, jak ta kolejka właśnie wyglądała. Zobaczcie sobie. Tak, udają, że jedą do Madzia, poczekaj, bo tu pani wchodzi. Muszę Wam powiedzieć, że nie było zbyt wiele informacji na temat, gdzie głosować i jak głosować. Ja generalnie dowiedziałam się w ostatniej chwili.
Bo rozmawiałam z Justynką i Justynka mi podpowiedziała, mówi, ej, a ty się zarejestrowałaś, złożyłaś deklarację, że pójdziesz zagłosować? Ja mówię, no nie. No to mi wysłała linka, także ja we wtorek 10 po prostu wieczorem, na ostatnią godzinę, chyba gdzieś było około godziny 10 wieczorem, no to wysłałam tą deklarację, że jednak będę głosować. Wiecie co, było bardzo dużo młodych ludzi. Byli ludzie, którzy przyjechali tutaj do Grecji na wakacje i byli też tacy, którzy tutaj mieszkają od lat. Pozdrawiam bardzo serdecznie moją ekipę kolejkową, było mi bardzo miło Was poznać wszystkich. I Agnieszkę z Komisji Wyborczej, która jest moją widzką, pozdrawiam bardzo serdecznie. Wiecie co, te 4 godziny naprawdę minęły jak z bicza strzelił, bo naprawdę uśmialiśmy się i nagadaliśmy się. Nie widziałam, wiecie, w jednym miejscu tylu Polaków. Wiecie co zauważyłam, też mówiłam to mojej jednej koleżanki, mówię, zobaczcie jakie te Polki są ładne. I byłam taka, wiecie, tak przyzwyczaiłam to te moje oczy właśnie do oglądania Greczynek, które są jednak takie grubsze. I tak widziałam właśnie te nasze Polki, naprawdę ładnie, pięknie ubrane, w garsonkach, szczuplutkie, naprawdę piękny widok, co jedna to ładniejsza. I jeszcze jeździło tam bardzo dużo policji. I mówię do mojej jednej koleżanki, nowo poznanej Sylwii, która ma męża Kostę, kogo Wam to przypomina, mówię, ej, zobacz, co ta policja tak tutaj jeździ w to i z powrotem? Mówię, przecież my jesteśmy takim spokojnym narodem. Ona mówi do mnie, tak, dopóki alkohol nie pójdzie w ruch. No i w sumie miała rację, trochę żeśmy się z tego pośmiali. Ale generalnie alkohol nie poszedł w ruch. Atmosfera naprawdę była bardzo przyjazna. Wszyscy, nie widziałam, żeby ktoś się z kimś kłócił, mimo że był taki temat, wiecie, polityczny. No jak się Polacy gdzieś spotkają i mówią o polityce, to wiadomo, że gdzieś tam jakieś zgrzyty są, ale wyglądało na to, że nikt nikogo nie pobił i było bardzo, bardzo, bardzo sympatycznie. Tak jak wiecie, jak rozmawiałam między ludźmi, właśnie jakie to były pobudki tego, że właśnie ci ludzie przyszli na te wybory, bo ja Wam powiem szczerze, że ja ostatnio razem to jak głosowałam na prezydenta Kwaśniewskiego w Polsce. Nie chodziłam na wybory. Dlaczego teraz poszłam? Dlatego, że sądzę, że no ze względów takich patriotycznych i właśnie boję się o suwerenność Polski, znaczy nie o suwerenność, o bezpieczeństwo Polski. I tak właśnie bardzo dużo ludzi, którzy stało w tej kolejce, miało podobne zdanie do mojego, że właśnie boją się o bezpieczeństwo Polski i chcą zmiany. No byli oczywiście też i tacy, którzy nie chcieli zmiany i po prostu przyszli oddać głos na partię, żeby na swoją partię, żeby ją wesprzeć, wiadomo jaką. A teraz powiem Wam, jak głosowali Polacy w Grecji. Czyli numer 1, moi drodzy, 2323 głosy, procentowo 46,59. Polacy oddali głos oczywiście na koalicję, komitet wyborczy, koalicja obywatelska PO, czyli na PO, na pana Tuska. Swoją drogą słyszałam, że emigranci, Polacy na emigracji głównie oddawali właśnie głosy na PO, ze względu na to, że bali się powrotu do ojczyzny. Numer 2. Głosów 848, procentowo wygląda to 17,1 i to jest Komitet Wyborczy Nowa Lewica. Trzecie miejsce. Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni. I to jest głosów 847, no i procentowo 16,99%, no prawie 17%. Miejsce czwarte, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 528 głosów, procentowo wychodzi to 10,59%. Następne miejsce piąte, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość, 300, procentowo wychodzi 6,02%. Następna partia, Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy, 75 głosów, 1,5%, czyli 1,50.
I ostatnia już partia, czyli Komitet Wyborczy Polska jest jedna, 65 głosów, 1,30%. I razem nas było, moi drodzy, w tej Grecji 4969 osób. Tak jak Wam powiedziałam, no większość była, mi się wydaje, w Attica, bo u nas było 2,5 tysiąca osób, z tego właśnie takie strasznie wielkie te kolejki były. No i no były, wiem, że było w Tesalonikach, na Krecie, nie było zbyt dużo tych punktów, w których można było zagłosować. Na przykład widzicie, widziałam kilka ludzi, na przykład, którzy przyjechali gdzieś z daleka i po prostu zobaczyli tę kolejkę i powiedzieli, no niestety nie będę stała, nie mam czasu, niestety muszę wracać. I rezygnowali niestety, a szkoda, właśnie mogli zrobić naprawdę więcej i więcej tych kolejek, tych punktów, w których można było zagłosować, naprawdę mogli zrobić więcej. No ale nie zrobili. Moi drodzy, co mówią Grecy na ten temat? Ja na przykład czytałam kilka takich komentarzy na temat właśnie naszych tych wyborów parlamentarnych i wielu Greków mówi coś takiego, że o co tym Polakom chodzi? Mają prawicową partię, która dba o to, aby, no nie chce żadnych emigrantów ani uchodźców w Polsce. No i druga sprawa, stawia się cały czas w Brukseli, stawia się cały czas tej Unii, czyli no dba o te sprawy tych swoich obywateli. No ale oni w sumie nie wiedzą, że te sprawy po prostu mają drugie dno. To znaczy, to nie jest tak, że oni dbają o prawa rządząca partii, a PiS dba o prawa swoich obywateli i dlatego stawia się Brukseli. Po prostu stawia się, bo ma w tym swój interes. Tam, gdzie powinni się stawiać, to oni się nie stawiają. No i jakby nie było, Polska pod rządami PiS wydała więcej wiz dla krajów muzułmańskich niż jakiekolwiek inne państwo w całej Unii Europejskiej. Także wydaje mi się, że no, że to całe referendum było po prostu takie trochę śmieszne. Także ja na przykład powiem Wam szczerze, że ja w tym referendum udziału nie brałam. A teraz powiem Wam, co na ten temat mówią greckie gazety. I teraz wiecie co, bo to jest tak. W momencie, kiedy wybory się skończyły, na przykład dzisiaj, co pisały gazety? Nagłówki były takie, jakie w Polsce, czyli to, że wygrała partia PiS, ale ta partia Prawa i Sprawiedliwości nie może rządzić Polską, bo nie ma tej większości i tak dalej, i że bardzo możliwe, że raczej Polską będzie rządzić właśnie pan Tusk. Pan Tusk jest, wiadomo, znany z tego, że był przewodniczącym Unii Europejskiej. No i takie, wiecie, fakty, te, które oczywiście wszyscy dobrze znamy, ale mnie zainteresował jeden taki artykuł w gazecie Katemerini, czyli taka gazeta codzienna, to jest jak najbardziej takie mainstreamowe medium. I przed dzień tych naszych wyborów, co ta gazeta pisała, i chciałabym Wam właśnie o tym opowiedzieć. Znaczy to Wam chciałam przeczytać, no i trochę sobie to skomentujemy i trochę... no i trochę się nad tym zastanowimy. Moi drodzy, wybory w Polsce, dni przypominające 1989 rok, rozważania trzech analityków z Katemerini. Katemerini to jest właśnie ta gazeta. Trzej analitycy rozmawiają z Katemerini o stawce jutrzejszych wyborów dla kraju, a także dla Unii Europejskiej. Zwolennicy Donalda Tuska podczas jego niedawnego wystąpienia, ci Polacy, którzy chcą, aby ich kraj powrócił do europejskiej normalności, mają nadzieję, że jutrzejsze sondaże w pierwszej kolejności pokażą Platformę Obywatelską, jego przewodniczącego Rady Europejskiej. Bruksela, odpowiedź. To najważniejsze zmagania wyborcze od pierwszych częściowo wolnych wyborów w 1989 roku, które przekształciły sowiecką satelitę w kwitnącą demokrację. Od tego czasu wiele się zdarzyło, a stawką jutrzejszych wyborów parlamentarnych w Polsce nie jest tylko przywrócenie zdrowej demokracji, a także jej potencjalny powrót do wiarygodnej, stabilnego partnera Unii Europejskiej. Moi drodzy, to jest gruba przesada, że nie wiem, że właśnie, że nie ma w Polsce demokracji, że no nie wiem, od czasów wiele się zmieniło. Stawką jutrzejszych wyborów parlamentarnych w Polsce jest przywrócenie zdrowej demokracji i Unii Europejskiej, tak żeby w Polsce
nie wiem, rządziła Unia Europejska, nie Polacy. Wiecie co, dlaczego nie ma partii propolskiej? Jest partia proamerykańska, jest partia proeuropejska, proniemiecka, ale jakieś kurczę, żeby była propolska, no to do cholery jasnej nie ma. Od 8 lat Warszawa pod rządami nacjonalistycznej partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego jest w ciągłym konflikcie z Brukselą w związku z łamaniem praworządności i stopniowym wycofywaniem praw demograficznych. Tutaj tak bym się, bo oni też, PiS też mają swoje na sumieniu. Wybory zaplanowano na 15 października, są wolne, ale nieuczciwe, gdyż PiS wykorzystuje jako wehikuł media polityczne i sporo prawnych, siejąc bezlitosną propagandę skierowaną przeciwko opozycyjnej Platformie Obywatelskiej byłego przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, którą oskarżasz za przyznanie się do suwerenności narodowej i oddanie się kontrolą Brukseli. Rzeczywiście, zgodnie z taktyką węgierskiego partnera Viktora Orbana, nie sądzę, rząd organizuje tego samego dnia referendum w sprawie emigracji, łącząc z bezpieczeństwem narodowym i decyzjami europejskich biurokratów. Wiecie co, i tutaj to ja bym się tak średnio, dobra, no wiadomo, że, no, że PiS chciał wygrać i tak dalej i te wszystkie swoje media w to zaangażował przeciwko Tuskowi, ale to, że Tusk poddaje się kontrolom Brukseli, no to jak najbardziej się z tym zgadzam. I że PiS jest jak Viktor Orban, no to nie, no to nie, no to nie. Ja w każdym razie pan Orban jako polityk mi się podoba. Moi drodzy, mam tu jeszcze takich trzech ekspertów, Polaków, którzy właśnie wypowiadają się dla tej gazety o tych właśnie naszych praworządowych wyborach. I tu jest taki, jest Aleks Żerwiak. Porządna jest europejska normalność, czyli wiadomo, że będzie taki bardzo proeuropejski. Później jest pan Wojciech Przybylski. Przywrócenie demokracji będzie wymagało czasu, bez przesady. Nie jest chyba w tej Polsce tak strasznie, że nie ma, nie wiem, demokracji. Nie wiem, że jest, że nie wiem, że partia się sama rządzi i rządzi się jak chce. Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby było aż tak źle. Ale ten jeden fragment z tego pana sobie przeczytamy. Wybory zadecydują, czy kraj będzie kontynuował drogę nacjonalizmu, czy też pojawi się szansa na zmiany. Jednak, jeśli tak się stanie, okaże się, że społeczeństwo ma narzędzia do przywrócenia demokracji, ale będzie to wymagało czasu, determinacji i dobrej woli. Kluczową rolę odegrają w tym wybory prezydenckie w 2025 roku, gdyż prezydent dysponuje wetem, które może zostać odrzucone jedynie większością 3/5 parlamentu, a Andrzej Duda ma blokować kluczowe inicjatywy legislacyjne w przypadku zmiany rządu. Znaczy, no jeszcze nie ma zmiany rządu, a pan Duda już blokuje, no troszeczkę trzeba poczekać, trzeba na to poczekać przynajmniej. Doczytajcie sobie to jeszcze, bo dla mnie taką najciekawszą była właśnie ta pani, Aleksandra Nizińska. Rola kobiecego gniewu jest kluczowa. Wybory mają kluczowe znaczenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną, ponieważ bez silnych instytucji demokratycznych i praworządności nie będziemy w stanie stawiać czoła wyzwaniom, takim jak emigranci czy skutki wojny na Ukrainie. Bez wątpienia stawką wyborów są relacje ze wspólnotą europejską, gdyż przy przewadze twardogłowych wyraźnie podążamy drogą Węgier. Stawką są jednak prawa kobiety, a wybory zdecydują, czy Polska zostanie izolowana jako kraj łamiący podstawowe prawa człowieka, między innymi reprodukcję, co było przecież głównym tematem przedterminowej okres wyborczy. No wiadomo, o co chodzi. Opozycja demokratyczna otwarcie opowiada się za legalizacją aborcji w 12 tygodniu, chyba do 12 tygodnia. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość wychwalało macierzyństwo jako naturalną rolę kobiety.
mimo że po raz pierwszy w historii Polska w agendzie przedwyborczej dominowały kwestie kobiece, to jednak nie poruszano szerzej kwestii przemocy ze względu na płeć i dostępu kobiet do rynku pracy. Jednak gniew wywołany łamaniem praw kobiet będzie odgrywał kluczową rolę w utrzymaniu władz przez Prawo i Sprawiedliwość. Moim zdaniem, wiecie co, jeśli ktoś mówi coś takiego na łamach prasy innego państwa, no to właśnie stawia to państwo w takim, a nie innym świetle. Że w Polsce są łamane podstawowe prawa człowieka. Wiecie, z tą aborcją, moim zdaniem to jest tak, że na dwoje babka wróżyłam. Czyli to są takie dwie skrajności, moim zdaniem. Bo PiS na przykład w tym momencie PiS zakazuje tej aborcji i w tym momencie jest coś takiego, że właśnie dużo kobiet umiera przez to, że lekarze boją się robić aborcję, chcąc uratować tej kobiecie życie. I w tym momencie właśnie to jest złe. Ale z drugiej strony, żeby była ta aborcja na życzenie, no to też mi się to nie wygląda takie, też mi się nie wydaje takie okej. Okay. Znaczy, ja wam powiem szczerze, że ja jestem przeciwko aborcji, ale sądzę, że każda kobieta powinna mieć do tego prawo, żeby decydować o tym, bo są naprawdę takie czasami koleje życia, że po prostu ciężko sobie to wyobrazić, ale generalnie jestem, jako kobieta jestem przeciwko. W ogóle chyba nie muszę o tym mówić. Ale wiecie co, ta pani, no mi się wydaje, że bardzo dużo przesadza i w tym momencie to wygląda tak jakby, nie wiem, jakby Polki nie miały dostępu do rynku pracy, że jest jakaś w Polsce jest przemoc ze względu na płeć. Znaczy, no nie wydaje mi się, ta pani po prostu bardzo dużo przesadziła. No i w tym momencie jakiś cudzoziemiec, który czyta coś takiego, no to sobie naprawdę może pomyśleć o tej Polsce, że to taki kraj naprawdę bardzo, że ci ludzie są, że Polacy są bardzo, nie wiem, zastraszeni, że nie ma demokracji w Polsce. Z tego co ja czytam, no naprawdę tak by wyglądało, że ta Polska nie stoi demokracją. No jesteśmy naprawdę, straszna przemoc tutaj panuje, szczególnie w stosunku do kobiet, że kobiety nie mają nawet dojścia do rynku pracy. No bez przesady, moi drodzy, bez przesady, a później się dziwić, że Grecy właśnie piszą tak, a nie inaczej. Moi drodzy, oby Polska nie poszła z deszczu pod rynnę, oby kiedyś znalazła się partia propolska. Tego Polsce właśnie życzę, właśnie tej partii najbardziej propolskiej. Ale ja wam powiem, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Tak nam się wydaje, że może będzie lepiej. No miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Oczywiście, że miejmy nadzieję, że będzie lepiej. No i tego wam, moi drodzy, życzę. Tego wam przede wszystkim życzę. Ja byłam, głosowałam, poznałam nowych znajomych. Bardzo, bardzo miło to wspominam. Nie myślcie sobie, że w Grecji jest tak kolorowo. Ale w każdym razie widzicie, jak to wygląda z ich strony. Wygląda to, że właśnie, że Prawo i Sprawiedliwość, że bardzo taka jest przeciwko Brukseli, przeciwko emigracji. No ale też wygląda na to, że no i właśnie bardzo, bardzo Kaczyńskiego porównują do Orbana. Chyba się nie zgodzę. Powiedzcie mi, moi drodzy, co wy o tym wszystkim myślicie. Ja wam pokazałam, jak to wygląda ze strony greckiej. Czyli ode mnie byłoby to na tyle. Buziaki z Aten. Pa, pa!